Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt przygotowuje nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, między innymi właśnie z protokołami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli, za tą całą inicjatywę bardzo dziękujemy, ponieważ one uświadomiły nam, jaka jest skala patologii. Nie boję się użyć tego słowa, ponieważ ujawniliście w swoich kontrolach, że mnóstwo pieniędzy publicznych wyrzucanych jest w błoto. Tak naprawdę finansuje działalność Hycli, instytucji czy też firm, podmiotów zajmujących się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt donikąd tak naprawdę. Często się zdarza, że te zwierzęta nie są właściwie, nikt nimi właściwie się nie opiekuje. Zdarza się również, że samorządy tego nie kontrolują, w związku z tym przygotowane zmiany w prawie mają temu zapobiec. Między innymi dlatego spotykam się z panem prezesem, chcemy wspólnie wypracować wnioski do nowelizowanej ustawy. Mam nadzieję, że Najwyższa Izba Kontroli, mając już praktyczną wiedzę w tym zakresie, będzie mogła